To pamiętam, jak wujek mój chodził po kolędzie, a później już ja chodziłem po kolędzie. No to chodziliśmy po kolędzie, ale to chodzili z orkiestrą. Ten wujek co chodził, no to my takie łapki gonili za nimi, nie? Ale ja jak dorósł tak od szkoły, to już jak chodził ja po tym po kolędzie. My mieli swoją bandę sześciu i chodziliśmy po kolędzie, no ale mieliśmy dziada, Turunia, no i gwiazdę, no i tak my chodzili po kolędzie. Z sarodami też chodzili. I no że to i w moim dzieciństwie to jeszcze był niedźwiedź nawet. Taka maska była z niedźwiedzia i chodził, miał głos obrócony do góry tym plecami, nie? I z niedźwiedziem też chodzili jeszcze. Dawni, nie? To były te gwiazdy inne, takie skromniejsze były, no bo to nie było tych papierów takich kolorowych, takich jak tych całkowicie, jakie se teraz pasuje ci dobrać, nie? Ale też były ładne gwiazdy, powybijane, powycinane i dość to nawet takie było poklejone, no, możliwe to było. I no, że nie było tak jak teraz na kolberki, cuda i no ręką, nie? I świecka w środku, i ręką się obracało. Pamiętam oklejanie, jak u nas na dziole brat jeszcze co oklejali, to nawet jak brakło kleju, to za ziemniaków robili klej. No bo ciężko było dopaść taki klej, nie? To za ziemniaków robili ten klej. No i oklejali, wiercą się schodzili, jeden wycinął, drugi oklejał i, no i tak oklejali. Jakie te papiery dopadli, no to takimi robili, nie? To co ja pamiętam, to u nas mama, nie? To ona mnie tych wzorów nauczyła do wycinać i to, no bo składać te papiery i te wzory, no to, no to, to już, bo to u nas, i ci co koło nas chodzili, nie? No to u nas tak gwiazdy wyklejali. To. Moja przygoda to się zaczyna tak, że jak chodziłeś po kolędzie, to mi coś skusiło, jak ta gwiazda zrobiono, nie? A to robił mój wujek, łatkany mietek. No i ja tam podpatrzył parę razy u niego we warsztacie i no i później próbował jak są, nie? No to mu pierwsza ta gwiazda tutaj, co się w dwie strony obraca. Bo sobie myślę, że ja go i tak wykonkuruję, że zrobię tak, co się w dwie strony obraca, nie wiem, no. No i akurat mi się to udało, nie? Za się tym, ta pierwsza gwiazda, co była. No a później, no to już swojak. Pierwszą gwiazdę, to ja zacząłem za 30 lat chyba temu. Pierwszą gwiazdę, to co zrobiłem. No bo ja już tu siedzę w domu, prawie 30 lat, to już tutaj, to już zaczął te gwiazdy robić. Niebo się obraca w tą stronę, a ona się obraca w drugą stronę. I no, żeby zauważyć, nie? To tu jest mniejsze kółko z tyłu i niebo się może szybciej obracać. O, zależy, o ile szybciej od gwiazdy. A to nie jest nic wiele skomplikowane, bo no, z tyłu jest tutaj taka transmisyjka i jeden pasek jest przekręcony, o, sznurek. No i te idą w tę stronę, a ten sejdzie w tę stronę. Wujek był młody, miał 20 lat, bo więc jak tam chodzili po Indowni, nie, no bo wtedy do prefie należy do Indowni. No to już wtedy jeszcze wiedział, ktoś w Indowni wymyślił taką gwiazdę, zrobić taką gwiazdę, nie? On się przymierzał, ale nie zdążył zrobić, a ja go jednak by przegrał, tak zrobił. Proces to jest, proszę pana,
listewki i oto musiałem włożyć we wodzie takie listewki metrowe. Moce we wodzie, one tam łokną z tydzień we wodzie muszą łoknąć, żeby się daje wygiąć, nie na czanacie, no i wygiąć. Jak namokną, to mu taki profil, albo na, najlepiej to jest na wiadrze, to daje sobie plastikowe wiadro, naciąga się, nie, no i związa się, o. I u nas teraz schnie. No i schnie się tutaj, tak, tutaj co robię, we warsztatem, to u nas schnie tydzień, tak, to, nie. No i później zbiją. Zaraz potem listewki, bo to, o, muszę takie coś zrobić, nie. To jest podstawa gwiazdy. No a później no to już się docina listewki na te rogi, na to wszystko. I, no i pomału tak. Z 20 listew ze 4 muszą odpaść, bo pękną. No ale jak się pomoci we wodzie, to także. No to dalszy etap to muszę, no tak i to niebo tutaj, nie? No to trzeba to wykleić, bo tu jest bez gwiazdy, nie? Tu jest gwiazda taka mała, ale tu jest już z gwiazdą, no to tą gwiazdę mało też trzeba zrobić. No i później trzeba je wykleić i jeszcze do tyłu przychodzi, żeby się obracamy, to musi być ten krzyż, nie? O. Zaś takie trzeba tutaj wytocić, albo ja to z lipy robię, nie? Wystrugą mi do warsztatu i to. I, no i później on idzie do środka tu, nie? O. Tu się go dopasuje do środka, do tego, no i na tym będzie stało, nie? Całe. Cała podstawa będzie na tym. No i później jak już wyjdzie to niebo, to wszystko, no to oklejanie. Najpierw szarym papierem, potem białym, nie? No a potem prowizorki, potem robię lampy, zależy, bo nawet teraz rzadko kto sobie na świeckie, to wszystko lampki, nie? No to już skombinowane to jest takie, że musi być rurka tutaj. No i u nas przeprowadzono, żeby kabelki dało się wypuścić, nie? jak jest tu na tej gwiazdzie. No, musi być tu kabelki wypuszczone, no i tu lampka. I, bo no, no i proszę sposobie dla dzieci, nie? Bo bateryjki kupi byle gdzie. Zawsze niebieskie, no to niebo musi być niebieskie, nie? No a tak, no to musi być na przestrzał. Niebieski to niebieski, nie? Czerwony z czerwonej. No, a tu, tutaj, no to jak serce jest dobra, no ale w miarę trzeba dobierać, żeby się te kolory nie zlewały do kupy, nie? No to ja co pamiętam, to chodzili, już chodzili z tymi gwiazdami, z takimi, no że nie było tak tyle tych wzorów, tak, tyle tych gwiazd. Porę było i no tak wytagowane, ale już nie było tyle, jak ja teraz wybiją, nie? Ale to jest weszło, bo to jest, no to jest jakie 20 lat już teraz taki, nawet więcej już. To już te gwiazdy takie są tutaj. Ale wiem, że jak dawni co wycinali gwiazdy, to chyba mi się wydaje, że był tu księżyc, tak jak to księżyc zamiast tej gwiazdki, tutaj to tu był księżyc w środku, nie? To było tak wycinane, że był księżyc. Chodzili ze 6, to ja widziałem po więciersi, potem chodzili ze 6 rogami, nie? No to robię teraz jak ktoś chce tako ze 6 rogami gwiazdę, ale przeważnie to każdy chce 12 rogów, bo to czym większo to jest wannisa gwiazda, nie? Wszyscy gadają, że prawdziwa polska gwiazda to jest o 5 rogach. Ale tu o 5 nie było nigdzie. Ja nie spotkałem się, żeby była o 5 rogach, nie? No wszystko jest o 6 albo o 12, ale o 6 mało co i no wszystko o 12 rogach. Jestem tak jak ci starsi tacy są dziadki, to jest, bo jeszcze więcej powinny być dęte te gwiazdy. Także ona tu z przodu, bo tak jak robię, to robię jednakowe, nie? No. A powinna być tu prosto, a tu powinna być dęto. I no zdaje się, nie wszystkim podoba dużo dęto. Nie to powie zamówienie, to wiecie gdzie jest? W Teksasie. Bo jest tu ksiądz Bolek Zadora. On jest w Teksasie, nie? I on zamówił gwiazdę. No, co, w czym był problem? Jak je posłać tą gwiazdę? Bo to dzieło artystyczne nie wolno. Ale ja posłałem jako zabawkę. Dużo przywiozło do remontu, nie? I no, jak chodzą starzy kolejnicy, to już przyniosło tak do remontu, że prawdziwo do remontu.
Chodziły tu takie łapki po kolei dzieci, zaczynowa małe dzieci, nie? I przyszli z takim turuniem malutkim. Nie, a ja to miał na myśli tego turunie, no ale wszystko jest tak naraz nie chciał sobie myśleć. No i myślę, jak chcę sobie robił turunie, jeszcze do tych gwiazd, nie? Za ładnie się to będzie. No i tak się zaceno z tymi turuniami, że już turun zrobił, to jest już parę tych turuni. Wtedy co jeszcze, to ludzie chodzili z tym, to, no to nie było, bo ja to już tutaj zobaczył wszystko, a to było dubane tu, nie? Dubane i przepuszczane tu były, to było całkiem inaczej to zrobione, ale ja już w najlepszy sposób to już sprostował, jak to byłoby dużo więcej roboty było z tym. No i no za to musi być z lipowego, nie? Bo jest leki, bo lipa jest leko. No i nie pęko tak, nie? No bo lipa nie pęko jak się robi. Jak wyschnie elegancko lipa, to... No i jest roboty, bo to trzeba wydubać wszystko tutaj, wytegować. No i przewiertać, żeby było widać na drugą stronę. I tu chodzili z turuniami, chodzili. Turunie i dziady. Dziady to nie było kolejników, żeby z dziadem chodzili. Kawałek było okrągloka, nie? No i okrągłego trzeba będzie wyciąć. Ciupać, nie? Wyciupać zaraz, piersem wyciupać, ciupać tutaj, wyciupać tak tu, nie? Ten skłos i wszystko. No a później jak jest to mniej więcej podrobione, nie? No to piłą przeżyno się piło. Przeżyno dotąd i no i obcino tu, nie? Bo tu przychodzi ten zowiad. To nie jest osobno, to jest z jednego drzewa zrobione. To nie jest to osobno, a to osobno, nie? No zależy, bo to jest na... Z tego nie wyjdzie taki duży turun, z tego wyjdzie taki mały. A na duzinu to musi być większy bałek, nie? I no to też ma swoje, bo jak... Zależy jaka ta dziura tu jest, to inny głos daje. Większa dziura to większy głos ma, a mniejsza dziura ma mniejszy głos. Tu jest lipa. O. Pierwsze leciał turu i dziot po tałupę, nie? A potem do kolejnicy dochodzili. Ale to zawsze jest tak przed świętami taki sezon. 2-3 miesiące przed świętami. No i a najprędzej jak adwent się zaczyna, to najwięcej wtedy. Najwięcej ludzie się dopytują, no ale to wtedy ściągnie, nie? Jak tak śnieg spadnie, to już wtedy się wiedzą. I się zbliża do świąt, to w lecie, no to tak no, robi się, ale to jest z nudów. O. A teraz się robi z tego, żeby było, z uciechy się tak robi, że coś jest zrobione, no i żeby było, nie? Tu jest problem, bo nie ma takiego, żeby się za to wziąć, nie? Bo to nie jest taka skomplikowana robota, no ale to no trzeba lubić, o. Trzeba to lubić, no i to. Czasem no to córka mi mówiła z tych białych papierów powyklejać kicołki, jak ma czas, to mi wytegły diosej, no te kolorowe papiery, nie? No i wybiją mnie. A jeszcze z tym jest satysfakcja, jak ci przyjdzie kto i chwali, nie? Że ktoś to jednak... Ale doceniają, tak? Co powiedzieć, to jeszcze to, co przyjeżdżają, to każdy to docenia, że jednak... Ale to jak zachodził za grzybami i tak ze sobą myślał, że ciekawe, aby to taką szopkę zrobić z tych brzezinek, bo to jest wszystko brzezinka przecinano na pół, nie? Piłką przecinano na pół, no i strugane, i składane tak copy na tym. A tu no to są suche świrki, nie? Łoskrobane i dostawione tak, do mnie się rogorki robił. Na... A tu no to myślę, żeby to ładnie się było, to styropian. Bezbarwnym lakierem zaciągnięte i styropian posuty i to się przykleiło i to się ci tak śni. Słoma, ale każdy snopeczek jest łosomno wiązany, o widzicie, to jest każdy snopeczek jest łosomno wiązany, nie? No i do listewki na poprzyk jest wszystko przybijane dookoła. Każdy snopeczek ze słomy. No to jest teraz problem, bo po kombajnach jest słoma, nie? A nie po tym. Ale jeszcze uzbiro tak słomę, że to... Bo tu z początku co robił, no to w pierniki to z tych szopek. Zaś... No jest ich trochę po chłopach, bo jak się idzie, no to wiedzą, że tu albo po polu są po domach powystawiane, to
No, po domach to zaś większe, no, to zaś nie z brzezinek i no świrka. Nie takie było krągloka i ty z napół trzeba było przecinać tak sztachety i no i dłubać. Bo to jest trzeba te snopecki wiązać jednakowe, nie? Drutem wiązać, potem przybijać, każdy jeden jest przybity na ten dach, to wszystko, no to, no to. No ale tak jak do domu, no to jest to tam podłączą żaróweczkę i świeci się, bo zawsze dla dzieci to kupują postacie sobie i wkładają do tego, nie? Tu do chrzanowa robiłem za dwie szopki, co dzieci chodzą, i no tu mają żarówkę zaś stawioną, nie? Stawiono żarówkę, bateryjkę i chodzą, nawet byli tu i chodzą po chrzanowie z tymi szopkami. Z takim jak ta. Tu chodzili. Nie ma następców, nie ma w ogóle ja tak tutaj, żeby to, żeby, nie słyszę w ogóle, żeby to ktoś ci szopka, ci coś, żeby się to chciało robić z tym, czy to nie widzę, żeby to było takie, żeby się to ktoś zajął tym, albo się, nieraz samo to każdy patrzy, o ile to skomplikowane roboty, ale się nie spyta, jak się to robi, co, bo, żeby go to ciekawiła robota, nie? To zaraz poznał zwykłowo, co ciekawi robota, no to, żeby się, a tak, no to. Na razie jeszcze myślą, no to może jeszcze będzie, a jak my przepanniemy, to chyba za się zanudzą, że nie będziemy co robić, to się chycą. Policzcie sobie, będzie to 30 lat, po 5 no na rok. No tu ja nie wiem w tokarni, aby wszystkie pozbierający za to nie ma, nie? Będzie. No bo są takich, dużo jest takich, co chodzili, ale już nie chodzą, no to gwiazdę wyrzucili na stryk, nie?